Sir Solar. Han Min-su. No i z drugiej strony oczywiście w kolorze czerwonym. No i rozpoczynamy kolejny dzień super turnamentu. Miejmy nadzieję, że to będzie zaskakujące starcie, chociaż w sumie no, dość spodziewanym faworytem jest Solar, bo to jest jednak ostatnimi czasy po prostu lepszy zawodnik, trochę lepsze wyniki prezentuje w StarCraftie. A Gumiho, no cóż, Gumiho trafił na jedynego niekoreańczyka w roll 16 na Speciala, który nie okazał się właśnie takim bardzo dużym i problematycznym rywalem. Solar też w wywiadzie mówił, że w zasadzie no, jeżeli zagra dobrze, no to powinien wygrać. Gumiho jest takim trochę kombinatorem. On jest publiczność, jak widzimy, w Korei Południowej w studio Afrika TV. Chciałem powiedzieć GOM TV, bo kiedyś oczywiście GSL organizowało GOM TV. Potem to się chyba jakoś przekształciło, może to w sumie wykupiono i tak dalej, i tak dalej. Były pewne transformacje, bo to już ponad 10 lat oczywiście turnieju GSL. Nawet więcej niż 10. Ponad dekada, potężnie. No dobra, panie Gumiho, w poprzedniej rundzie, tak jak mówię, Special został zacnie pokonany. Oczywiście Solar też bez większych trudności przeszedł przez roll 16. Solar miał do pokonania kreatora. No i weszło. Na razie bez żadnych zaskoczeń, bez żadnych właśnie takich rzeczy, o których mówił Solar, że jakaś niespodzianka. Też może trochę nawet szkoda, że ten kreator w poprzedniej rundzie jakoś może bardziej się nie wykazał, bo wcześniej potrafił dojść do finału GSL, bo naprawdę gra mega dobrze. No a teraz kreator odpadł, Hiro odpadł, Protossi padli, nad czym ubolewam. I pozostali sami Terranie i Zergowie. Reaper przegania Zerglinga, no i zobaczmy, czy dalej będzie w stanie coś sensownego ugrać. No są takie podejrzenia, że może Gumiho zagra mecha, bo oczywiście to jest tak zwany mechowiec, lubi od czasu do czasu nie grać tak jak typowy teran piechoty, może mintorów na Zerga, czy innych siege tanków, tylko wręcz same siege tanki, jakieś helbaty, tory itd., itd., potem kampa w ghosty i mamy ten piękny skandal terański. Ale na razie obaj zawodnicy prezentują nam tylko i wyłącznie zachłanność i ekonomię. Nic nawet agresywnego żaden z nich nie planuje, co jest dość normalne nawet na mapie Tropical Sacrifice. Ona jest taka, no dość duża, bardzo duża nawet, duża ekspansji, rozciągnięta, ale na tym, że mam wrażenie, że bardziej korzystają Zergowie, bo jest dużo takich przejść i obwodnic, z którymi można łatwo kontratakować i do tego się szybko rozwijamy. W ogóle też mnie ciekawi, gdzie czwartą bazę zajmie Solar, bo większość zergów ją zajmuje w okolice godziny 11. No powiedzmy 10 może. 10, 11 około. Overlord wlatuje i no i już mała informacja dla Solara, że świeci się Techlab przy starporcie, ale to jak widzimy chyba będzie zmyłka, bo jest grany Viking. Chyba, że jakoś późno pojawi się Banshee. No w sumie ciekawostka, no, czy Gumiho jeszcze dołoży tutaj Banshee, bo może, ale nie musi. No i bardzo często oczywiście teranie tak grają bezpiecznie. A, czyli jednak chyba będzie Banshee. No i Solar do samego końca lata Overlordem, żeby zobaczyć, czy będzie, czy nie będzie, to zmyła. O, no i zobaczcie, jak udało się przewidzieć, dobrze. Udało się przewidzieć, że będzie to faktycznie mech, czyli Gumiho będzie mechowcem. No, zobaczmy, czy jest jakakolwiek szansa, no bo to jest na pewno jakiś taki wariant, na który Solar musiał się przygotować. No sorry, gracz na Gumiho, więc mech jest jakby no, bardzo prawdopodobny. Może nie jest to pewniaczek, ale jest to bardzo spodziewana rzecz. Oczywiście nie na każdej mapie, tak bym się nie porwał, bo może kiedyś Gumiho to tak, może kiedyś nawet na każdej by zagrał. Ale też bez przesady.
Jeszcze jedna roszada, no i teraz dwie fabryki, które mają te chleba, jedna oczywiście reaktor, no już można grać właśnie tanki. I heliony albo helbaty, ewentualnie właśnie cyklony, tak jak buduje Gumiho. No tutaj zależy oczywiście co gra zerknąć, co sami chcemy zagrać, jeżeli byłby jakiś mocny atak rauczowy, to wtedy oczywiście z perspektywy Trana robimy więcej siege tanków. A jeżeli mutaliski są prawdopodobne, no to lepiej jakieś cyklony albo tory. Tory Z2, ale cyklony też w miarę na taką pierwszą falę mutalisków mogą się sprawdzić, tylko no ważne, żeby też mieć turety. Kolejny zwiat Solara. Bardzo ważne, żeby tak potwierdzić sobie już na 100%, czy będzie, czy nie będzie ten mech. Oj, tutaj przykry błąd w sumie ze stratą Banshee. Na razie cały czas symulator rozbudowy przez pierwsze 7 minut. Ale już są jakieś takie pierwsze, ale bardzo malutkie nadal obrażenia, no bo co to są tutaj jakieś dwie królowe, których i tak wiadomo, że zerg zawsze ma całkiem dużo. I haczer, o wow, on nie anulował tej haczerki, miał trochę czasu. Nawet całkiem dużo czasu. Helbaty jak na kozaka wchodzą do drugiej bazy zerga. Co jej tutaj zatrzyma niby? No pewnie, że tak. Z zupełną pewność siebie. No i nawet na dłuższy czas zatrzymały wydobycie w drugiej bazie te helbaty. To było całkiem dobre zagranie. Gumiho. No i nawet mamy Terana, który ma większe zaopatrzenie niż zerg. Oczywiście Solar chciał teraz trochę tak więcej tych mutalisków wypluć, no ale na pewno nie było jego planem, żeby mieć tak mało dron, bo to no trochę słabo. Może nawet Solar nie najlepiej rozegrał te pierwsze 8 minut, ale to też nie jest znak, że przegra. Spokojnie, mutaliski są jednak lekkim zaskoczeniem. No, tak jak mówiłem, te cyklony są niby ok, ale jednak jakiś turret by się przydał, a tu tureta nie ma, jest Viking. No, jako tako. No dobra, dał radę. Dobrze, to były 4 cyklony, a nie tylko 2. Myślę, na tym mocno mógł przejechać. Bardzo mi się też podoba to ulepszenie do pancerza, które ma opracowane Gumiho w pierwszej kolejności, no bo faktycznie może być ono tutaj bardzo ważne. Jednostki typu właśnie Helion, Thor, Siege Tank, Cyclone mają już sensowne obrażenia, dużo ważniejszy dla nich jest pancerz, co jest w sumie trochę dziwne, no bo powinny być bardzo też wytrzymałe, ale jest jak jest. Oj, pięknie. Jeszcze 3 mutaliski. Musiał użyć skana tutaj Gumiho, jak widzimy, bo mutaliski poleciały nad wzniesienie. Nad tym wzniesieniem by się ta umiejętność cyklonów wyłączyła. Chyba, że dalej jest wizja. Dalej są skany. No i gramy. No ale teraz dużo ciekawsza decyzja od Solara, bo zamiast mutalisku... Z mutalisku w ogóle przejście w swarm hosty. No to w ogóle widział w swoim życiu wiele razy. No to już bardzo ciekawa sprawa się zapowiada. O, i Banshee z szybkością. Hyperflight Rotor są opracowane. Gumiho będzie w stanie uciec. Ale to jest piękna sprawa dla Gumiha. Aż dziwne, że Solar potracił wszystkie mutaliski, bo teraz właśnie te 2-3 mutaliski bardzo by się przydały. Zatrzymałyby przeciwnika. Kurczę, ma dużo dobrych narzędzi Gumiho do gry. No ale pytanie, czy ma te tanki właśnie do obrony. O, jeszcze plus 1? Nie anuluje plus 1. Aż tak dobrze Gumiho nie idzie. No i tutaj też jedna Banshee taka, żeby wkurzać, atakować są hosty. Zobaczmy, jak będzie wyglądać pierwszy atak. Na razie ani jednego siege tanka, dopiero 2 zjeżdżają z rampy w drugiej bazie. Sporo rołczy Ravagerów. No, lokusty nie były może takie niebezpieczne, ale jednak trochę obrażeń też na siebie przyjęły. O, jakie piękne korosywy, idealne na tory. I lecą oczywiście teraz pierwsze salwy od tanków. Nawet jakaś drona się zawieruszyła. No, ale wjeżdżają Banshee i wyjaśniają, także nie jest źle. Chociaż to na pewno potracił całkiem sporo sił Terran. A Solar natychmiast się odbudowuje. Już na 4-5 wręcz bazach Terran. Zerg w sumie wolno ekspuje. Na 77 dronach teraz siedzi Solar. Nawet nie robi kolejnej technologii, czyli on całkiem dużo chyba chce teraz tym atakiem zrobić. Chce tak trochę mocniej nacisnąć przeciwnika. Leci fala lokustów. No i małe szanse chyba Gumiho. W dłuższej perspektywie po prostu będzie tracić. No teraz oczywiście przeżył, ale ciężko to widzę. Wow, orbitala na górze zbudował optymista. Gumiho tam chyba, no, wystarczy z 10 zerglingów i będzie po ekspansji.
Ale Solar jeszcze o tym nie wie, jeszcze nic tam nie wysłał w takim razie. Zresztą nie ma zerglingów, tylko bardziej właśnie Roach Ravagery. Może teraz, o, teraz 6 lingów widziałem, że dorobił. No, lingi się przydadzą wbrew pozorom na tego mecha, bo chcemy mieć Baningi. Z lingów morfujemy Bane'y i wtedy na Helbaty idealnie. Chyba, że i tak będzie chciał je bardziej Roachami, Ravagerami rozwalać. No ale tutaj to nie ma akurat podejścia, bo jest za dużo tanków. Boże, te królowe co robią. Oj, Solar. Lekko się zagapił, ale na szczęście się zorientował, co jest nie tak. Ej, naprawdę Gumiho rośnie w oczach. Ja już myślałem, że zaraz będzie typowa sytuacja, że Solar po prostu będzie zalewać przeciwnika, zalewać Terana i tyle, i do widzenia. Ale nie, nie jest to koniec. Gramy dalej. Widzę, że obserwer nie może się napatrzeć na tego orbitala na godzinie 12. Tak nam go pokazuje, pokazuje, że tutaj jest ten orbital, że jest ekspansja, ale co z tego, że taka otwarta i bezbronna? No pięknie. No i teraz Solar się dowiedział. Się chyba zdziwił mocno. To jest w ogóle piękny dla Gumiho, ten gaz dodatkowy z godziny 12 wysysany. Dużo to daje. Heliony jeszcze kontratakują tutaj elegancko. Banshee dokończyły wszystkie Ravagery. A one są największym problemem dla... Chociaż może nie dla całego mecha, ale jednak w wielu sytuacjach te Ravagery są po prostu świetnie. Świetne i kolejne Swarmhosty padają. Bardzo dobrze w dalszym ciągu Gumiho. 5 Banshee, 9 tanków. Kompozycja Terana niesamowicie sensowna. No, Gumiho chce rozciągnąć defensywę, ale właśnie tutaj elegancko wjechały Locusty i... no i Koruptory z Overseerami też zajmą się Banshee, także faktycznie Roach'e na 12 i działa to całkiem sensownie. Gumiho chce jeszcze więcej jednostek tam wysłać na górę. Cały czas dobra produkcja Terana. Wystarczyło, jak widać, podnieść Orbitala i ten na razie przepędzony przeciwnik. Banshee, no nie mają tutaj za dużo do powiedzenia, no bo jak miałyby mieć... Widzę, że z Swarmhostami chciał Solar wypluć kolejną falę, ale to też nie jest takie proste. Jeszcze się nie zresetowały Locusty. Jeszcze nie ma uderzenia. Gumiho cały czas dosyła tutaj kolejne jednostki. No mech ma tę wadę, że jest trochę wolny. O, i teraz Helbaty muszą zrobić robotę z Locusty. Co robi Gumiho? Czemu on tam podchodzi? Co się stało? Teraz idealna sytuacja dla Solara. No, Locusty sobie wleciały. Helbaty tych Locustów szybko nie wyczyściły i miazgunia. No, dużo zrobił Solar. Opary cyklonów, to jest bardzo mądre też, jeżeli chodzi o Gumiho, bo te cyklony, które teraz dorabia, są specjalnie oczywiście do kontrowania koruptorów. Jak nie będzie koruptorów, to znowu Banshee się będą mogły wykazać i przepychać przeciwnika. Jest tutaj jak zawsze taka układanka, kontra na kontrę. Tylko potem kwestia, kto to lepiej poukłada. No i niestrudzony Solar z 5 baz cały czas pompuje wojsko, trochę wolno zakłada kolejne bazy, mimo że już ma dużo minerałów, dużo gazu. To jednak bardziej, zdecydowanie bardziej skupiony na atakowaniu, no bo trzeba te Swarmhosty jakoś wykorzystać. Teraz bardzo mocne wejście Solara, no kochany, tutaj padło bardzo wiele Siege tanków. Jeszcze próbuje je naprawiać Gumiho, fajna reakcja, no ale czy się uda, czy się nie uda, zobaczmy. Ja całkiem jeszcze, no jakoś to wygląda, ale... Czy solidnie. Stracił 15 SCV-ek. Bazę przed chwilą. Banshee niewiele mogą w kontrataku zdziałać. Kupują trochę czas. No i cyklony to kolejny pomysł Gumiho. Chyba uznał, że po prostu albo rozwali wrogie koruptory, albo nie rozwali i będzie słabo. No i tu jeszcze ucieka Gumiho. No tak jak mówię, chyba pozostało mu granie na czas i trochę takie przeciąganie, ale teraz to już faktycznie... No jeszcze chwilę temu to wierzyłem, ale z dwie za dobre walki miał Solar i się rozlało trochę zerga. Masa jednostek, fala za falą. No, tutaj się już nawet Gumiho zagapił, chyba już się poddaje po prostu. Nie, on się zagapił chyba autentycznie. Ale Banshee jeszcze pracują na sukces Terana. Cyklony z ulepszeniem, jak widzimy, są całkiem niezłe na Roach'e. Przydałoby się może trochę zerglingów.
Jak wkurzają te bansze, niesamowite. Że jeszcze się utrzymuje Gumiko. Nie ma takiego łatwego wygrywania. I jak widzimy, Banshee jeszcze raz będą mogły wykonać przelot w kierunku przeciwnika. No ale teraz nadchodzi kolejna jednostka, na którą aktualnie Gumiho nie ma kontry, czyli Broodlord. Jeszcze jedna ewolucja Solara, jeszcze jeden atak. A już jest świetnie. Chyba, że naprawdę jakimś cudem by się teraz obronił. No ale co może 17... on robi same cyklony, to też niesamowite, że... Taka nagle decyzja od Gumiho, czyli co, jak nic nie idzie, to robimy cyklony. No bo to nie jest nagle najlepsza rzecz chyba, jaką można robić. Chociaż jakby się uprzeć, no przy idealnym mikrowaniu, kajtowaniu, czyli uciekamy, uderzamy, jak tak cały czas by robić, no to faktycznie cyklon może dużo wartości dać, ale... Czy aż tak dużo? No, na Roach, Ravagery, Locusty może tak, tylko co, jak są Broodlordy, jak widzimy niewiele. Teraz ma do powiedzenia koreański teran, więc kontratakuje. To jest często najlepsza rzecz na Broodlordy. Po prostu jechać na bazę przeciwnika, może jakoś tutaj się coś uda zdziałać. No ale widać, że Solar już się wycofuje częścią jednostek, już się przygotowuje do walki. Gumiho zachowuje się, jakby chciał objechać i zaskoczyć atakiem od pleców te wszystkie Broodlordy. No to by było też niesamowite zagranie, ale ładny wjazd na Swarmhosty. Pozostały już tylko dwa. Nawet nieźle to rozgrywa Gumiho. Oczywiście stracił swoje dwie bazy właśnie, bo koruptory jeszcze tutaj, o właśnie, rozwaliły tę bazę. Jeszcze jedna powstaje na godzinie 5. Szans dużych nie ma Gumiho, bo wystarczy, że raz złapie go Solar, a widać, że się chyba powoli do tego przymierza, robiąc kolejne Roche i Ravagery. No nie wiem, jakiś cud czeka Solar. Znaczy, przepraszam, Gumiho, Solar właśnie czeka na to, żeby jakoś okrążyć przeciwnika. W ogóle tutaj są takie krzaki jeszcze na górze, to może w nich będzie walczyć z tymi cyklonami. No tutaj planetarka rozwala bazę, o, tory się pojawiają, to jest też piękna sprawa. Ej, w ogóle ta planetarka przeżyła? Co? Wow! Już oni, te Broodlordy atakowały planetarkę tak długo. Czy to jest jakaś kolejna już baza? Może mi to umknęło, ale... Nie no, ona była zniszczona chyba. Jak on szybko to odbudował. Albo może nie stracił. No ale tyle Broodlordów by atakowało, to non-stop i by nie rozwaliło planetarki? Nie no, bez przesady, chyba tak to nie jest. Nie no, jest tak, ta planetarka ma 113 rozwalonych jednostek. Oczywiście większość to Broodlingi. Za wcześnie spisałem tę bazę na stratę i kolejna kontra Gumiho, jak widzimy, działa nieźle. Rozwalił Hatchery. To nie tylko, czy te cyklony nie padną, no nie, o nie, 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 no to jednak była zbyt cenna chyba akcja Gumisia. Nie ma chyba już szans. No szanuję Gumiho, ale jednak nie będzie niespodzianki. No jakby Gumiho to wygrał, to byłby naprawdę jeden wielki cud. To się już po prostu wydarzyć zdecydowanie nie powinno. GG. Well played. No ciekawe tam przejście pokazał z tymi mutaliskami w Swarmhosty. Well played. Ciekawe, czy podobnie będzie wyglądać druga mapa.
Ale niech powalczą, niech pokażą jeszcze, na co ich stać. Sir, Solar. Terran, Gumiho. Dłużej niż sądziłem, powalczył Gumiho na tej pierwszej mapie. O, a teraz widzę, że będzie chyba jakaś krótsza nieco piłka, szybsza zagrywka. Ale to z dwóch raksów jest, to chyba ciężko. O, wa. Kochany, Solar to widzi. W ogóle znana taktyka, jeżeli chodzi o, bym powiedział, przeciwników Solara. Przeciwnicy Solara, czyli Terra... O, wow, i trzecie raksy też tu będą. To nie jest to wymarzony początek dla Gumisia. Oj, nie jest. Najgorzej, najgorzej bym powiedział. Ciekawe, czy będzie ekspresowe rozwiązanie tej rozgrywki i do widzenia. Co ciekawego, Micho chciał trzy raksy tutaj zatrudnić. Solar dojeżdża kolejnymi dronami. Oj, to będzie ciężki start dla Terana. To będzie trudny dzień. Trudna pobudka. O, i wszystko. Jak krew w piach. O, wow, GG. O, oh, wow! To już 2-0 dla Solara. Psycha siadła. Szybko poszło. Do widzenia. Nie chciał jakoś tutaj wojować. Już Gumiho wiedział, że jest w bardzo złym położeniu, bo jego koszary się nie wybudowały i byłby... Bardzo, bardzo do tyłu, gdyby... Znaczy może, no po prostu bardzo do tyłu, gdyby chciał kontynuować mecz i robić jakieś już kolejne rzeczy w swojej bazie, czy ekspansje, czy jakieś inne rzeczy. Także nawet się jakoś wybitnie nie dziwię, że taka decyzja, ale... to było trochę przykre. Sir, Solar. Szybko poszło. To był jeden z niewielu scenariuszy w StarCraftie, które się kończą wybitnie, no tak prędko, przed drugą minutą jeszcze. Icek, 2-0 dla Zerga. O, jak żyć. A coś czuję, że tutaj Solar jest nie do przejścia. Żadnej koncepcji nie ma na razie Gumiho. Mega interesujące, czy jakoś teraz Gumiho zaskoczy, czy nie zaskoczy. Próbować raczej będzie, bo już po pierwszej mapie bym się spodziewał, że Gumiho raczej na kolejnych będzie taki trochę kombinator. Taki był plan, ale jak widać, Solar idealnie miał wysłanego Overlorda, który zobaczył, co się dzieje. Naraz nawet zaczyna od spawning pula. Mam wrażenie, że Solar może tutaj wcześniej przyatakować. Ciekawe, czy mu się uda zagrozić rywalowi. Teraz on będzie tym agresywnym kawalerem. A, Gumiho? Nie mam pojęcia, co zrobi Gumiho. No, na razie to zrobi szybko ekspansję, ale... A w co to dalej przejdzie, to tylko Gumiho wie. To było bardzo ekspresowe. Dobra. Ale na pewno wiele osób by się tak szybko nie poddało, jak Gumiho, on po prostu... A chociaż też się zdziwiłem, przyznam szczerze, że się poddał już teraz, bo jednak na dużych turniejach częściej lubią dłużej walczyć zawodnicy, a nie takie, dobra, chyba przegrałem. To było tak, jakby grał grę rankingową trochę, taką zwykłą, ale dam sobie w systemie Blizzardowym oczywiście, a nie w takim turnieju jak GSL Super Tournament. Może trochę szybko odpuścił, no ale ja tam nie dziwię się, że się poddał. No i tutaj zacna presja dwóch zerglingów, żeby zatrzymać na chwilę budowę drugiej bazy. Ładnie linkiem. Najpierw chciał trochę przeszkodzić budowie, potem już wbiec, jak widać, na rampę i zobaczyć, co się dzieje. No, Gumiho trzecią bazę stawia, czyli chyba znowu myśli o zagraniu nieco dłuższego spotkania.
Mecz się rozwija. Jestem przekonany, że Solar zaraz z Overlordem swoim wleci do bazy Terrana, bo tam taki jeden ładny, przyczajony tygrys jest i... O właśnie, i teraz już ten Overlord wlatuje i zaraz zobaczy, że jest trzecia baza. I to w zasadzie wszystko, co na razie chciał wiedzieć chyba Solar. No, czyli dłuższy scenariusz chyba znowu planuje Gumiho. O, a Solar rołcze. Rołcze. No to ciekawostka. Jaka to będzie teraz zagrywka w wykonaniu? Solara, czy będzie bardzo szybki push z rołczami, czy może jednak inne zaklęcie? No bo wszystko zapowiada nam, że jednak chyba Zerg zaatakuje. Przecież już teraz robi overlordy nadmiarowe. Odkłada pieniądze, odkłada gaz. Ohoho, a to jaki mądry atak Gumiho. On jeszcze nie wie, jaki on jest mądry. No, widzi rołcze, widzi drony, widzi, że tych dron jest taki, że tak powiem, no, duży skład, bo to powinno być już właśnie więcej dronek. Okej, pierwsze rołcze są grane, 6. Miny już robi Gumiho, Banshee robi Gumiho. No, dużo bardziej mi się podoba pozycja Terrana w tej chwili. A też możliwe jest, że jak Solarowi nie wyjdzie ten atak, to teraz on szybko wyjdzie z gry i zobaczymy próbę prędkiego rozstrzygnięcia. Rauczy już powolutku nadciągają. Idą środkiem mapy, Banshee będzie w obronie. Mega mi się podobają te miny, tylko kwestia, czy jakieś pojedyncze zaregli... O, tu jeszcze będą 4 miny nawet łącznie. Pięknie. Dobra. Akcja. Na każdego roucha praktycznie przypada jedna mina. Uuu, ale jak dobrze zaczęła się ta obrona. Pięknie uderzyły miny. O, i tutaj trzeba wykopać, ale tego Gumiho nie zrobił najszybciej. No i bunkier, który jest pięknie naprawiany. No to jest naprawdę mega dobra defensywa. Oczywiście tutaj rzeźbi jeszcze coś Solar, ale ile on wyrzeźbi? Mega fajna decyzja, żeby zagrać miny, a nie heliony. Mi się też miny bardzo podobają. W takim akurat scenariuszu, oczywiście nie w każdym, bo jakby to były same zerglingi, no to przy odrobinie dobrej kontroli zerga byłoby inaczej. No, naprawdę niezła pozycja Solara. To znaczy Gumiho, chciałem powiedzieć. Solar to tak z przekąsem. No nieźle, panie zergu, poszło. Znaczy nie poszło. Ciekawe, czy jeszcze taką rozgrywkę wyciągnie Solar, bo teraz to on jest tym, który no, jest w cięższym położeniu. Może nie tak złym jak Gumiho na drugiej mapie, który nawet pierwszych koszarów nie mógł wybudować. Ale no lekko nie jest. Mecz jednak trwa dalej. Mega ciekawe, czy Gumiho to ugra. Nie wszystko przesądzone, nie wszystko stracone. A Viking zmęczył Overlorda. No i oczywiście odlatuje, tak żeby nie paść od królowych. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć oczywiście, że Gumiho zdecydował się nie zagrać mecha, tylko idzie w piechotę, więc tym razem nie będzie tak zwanym mechowcem. Jednak będzie taki klasyczny Terran, bo Gumiho też oczywiście taki styl potrafi. No zobaczymy tylko, jak dobrze go potrafi. Czy posiadając lekką przewagę, będzie w stanie wygrać. No też ta przewaga w sumie w ulepszeniach nie taka mała. Będzie zaraz mieć 1-1, a Zerg daleki od tych ulepszeń. W ogóle Zerg też gra ten Roach Ravager style. Można długo przeżyć na tym, co ma Solar. Pytanie, czy można wygrać. No to będzie wielki wyczyn. Już za moment pierwsze wymiany. Na razie dwa tanki w Medivacu jeszcze. Ciekawe, czy je zrzuci tutaj na biomasę. Trochę wątpię. Raczej na biomasie nie powinien, bo tam flanka jeszcze od lewej strony wjedzie i tyle z tego ataku, a tanki jednak są bardzo cenne. Pan się trochę czuwa nad całą sytuacją. Pilnuje bardziej tego, żeby chyba od godziny trzeciej nie wbiegły żadne jednostki Solara do bazy Terrana. A, no i tutaj taka chyba mała potyczka o biomasę.
Jak widzimy, tak czuję respekt Gumiho i się rozstawił przy swojej trzeciej bazie tymi dwoma sliczankami. Jeden na górze, drugi na dole. O, a tutaj jeszcze trzecie sliczanki, trochę marinów. Jadą do bazy w dolnym prawym rogu oczywiście jednostki Gumiho. No i albo wejdzie, albo nie wejdzie. Gdzie ten sliczank teraz z lewej strony jedzie? Co się dzieje? No uważaj, uważaj. Gumiho. Solar na wątpliwej kompozycji. No przynajmniej ekonomia nie jest taka zła, 75 dron, coś można tutaj wybudować, ale jak minie znowu kilkadziesiąt sekund, to się obudzi Solar w fatalnej pozycji. Dużo gorsze ulepszenia, dużo gorsza perspektywa. Jeżeli jest faktycznie dużo lepszy, no to może wygra. Ale na razie na pewno przewaga po stronie Terana. Zobaczmy na kontrolę jednostek. No, szybko w miarę padają Bane'y. Może potracił tanki, ale też niemały koszt Zerga w tym wszystkim. 2-2 zakolejkował Solar. Możliwe, że zaraz będzie się musiał ewakuować z tego miejsca i przesłać drony do dopiero powstającej bazy po lewej stronie mapy. Dokładnie, Solar wycofał trochę drony, ale jeszcze nimi tam nie jedzie. Jeszcze liczy, że tutaj może przeżyje, ale nie sądzę. No, tylko że w sumie to jako odpowiedź na te Bane'y ma teraz Gumiho, bo tak nie widzę. Okej, jest jakiś Siege Tank. Wszystko podnosi teren do medivaków. No ale skoro wszystko w medivakach, to może teraz Solar kontratakuje, czy nie? Ajajaj, nie chcę ryzykować. Gumiho chyba fajnie się tutaj właśnie zrzucił, zdesantował i dalej przepycha Zerga. No i teraz mamy różnicę w ulepszeniach po raz kolejny. Solar goni jak potrafi. Gumiho mega mi się podoba, że tak zaczął od razu plus 3 do ataku. Wie, że teraz może jednak jeszcze się nie uda wygrać, no to budujmy dalej te różnice wzmocnień. Jest skomplikowana ta taktyka. Cały czas w jedno miejsce atakuje Gumiho, nawet innego kontrataku jakiegoś medivaka z marinami nie wysłał lewą stroną. Więc Solar też tylko w jednym miejscu cały czas się broni. O, ładny strzał sliczanka w skupisko Bane'ów. No i tak go przepycha, ale już tutaj chyba atakować nie zamierza dalej Solar. Czekał na sliczankę i jak jest, no to odwrót. No i czas na Vipery. Po lewej stronie sporo marinów. No, to było szybkie, to było łatwe. Bardzo prędko... O, wow, i tutaj jeszcze libe. No i właśnie, no i tak mówiłem, że trochę nieskomplikowany był atak Gumiho i efekty były jak widać, a teraz zaatakował w dwa miejsca różne i już zrobił więcej obrażeń niż z tymi wszystkimi atakami do tej pory. Od razu, jak ręką odjął. I z powrotem na czterech bazach Solar. Gumiho oczywiście też swoją czwartą już postawił, powoli nawet buduje piątą. I zaraz może ona będzie przylatywać nawet na swoje miejsce. SCV przejeżdżają z pierwszej bazy, bo tam się już kończą surowce Terana. No jeszcze plus 3 do pancerza Gumiho powinien zagrać, tylko że nie ma gazu, żeby uruchomić to ulepszenie. Jeszcze jeden atak prawą stroną wyprowadza Teran. No skoro rozwalił haczelkę z lewej, no to chce teraz prawą i oczywiście zrzut do pierwszej bazy też jest jak najbardziej słusznym pomysłem. Zobaczmy tylko, czy się uda. Troszkę chyba ambitnie Gumiho atakuje, bo... No, te sliczanki, one są zbyt skupione. One są wszystkie w jednym miejscu, więc jedno oślepienie Vipera i Miazgunia. No, tutaj słaby atak Gumisia, aczkolwiek i tak swoje straty ponosi Solar. No, ten Liberator to jest po prostu bajlando. 19 jednostek rozwalił i... On tam ma imprezę świetną. Solar cały czas w gigantycznych terapatach. Fatalnie mu idzie. Nie zanosi się na powrót Zerga.
ani ekonomii, ani jakiegoś świetnego ataku nie jest w stanie Solar wyprowadzić. No na razie może jedynie się bronić, ale no ile można. Komiko w ogóle zapomina o Marudera, który ma w pierwszej bazie, tam aż 6 stoi, nic nie robi. O, szybko zniszczona haczerka i do widzenia. O, teraz dużo lepiej rozstawione są switch tanki, teraz je trzeba trochę tak dłużej oślepiać. Ciężej się pracuje Viperami, jak wszystkie jednostki są tak porozrzucane. No i znowu Vipery się zasysają. Niby Solar jeszcze nie przegrał. On po prostu tak tutaj ciężko wygląda, jak Wiedźmin po chemioterapii. Ale chyba no po prostu tej bestii już nie pokona. O, ładne, ładne snajpy na Bane'y. Elegancko trafił, wyklikał Gumiho, bo to wymaga jednak pewnej precyzji jeszcze, jak to się dzieje na biomasie. O, i teraz kolejne zatrucia i próba złapania Terana. No, Gumiho uznał, że powalczy sobie. Bo to też... no, to nie był taki zły wybór Gumiho, sądzę, ta walka. O, zwłaszcza, że z prawej strony udało się rozwalić hacze. No, z każdą chwilą coraz ciężej dla Solara. Widać, że cierpi po tym nieudanym pierwszym ataku. I jest coraz bliżej Gumiho zwycięstwa. No, bo Solar może zrobił dziki, może są pierwsze ultraliski, ale co z tego, jak nie stać go nawet na pełny limit. A tym samym jakieś sensowne uderzenie. Znowu jest rotacja Zerga z prawej strony mapy na lewą. No nie może, no nie może zająć kolejnej bazy Solar. Cały czas tylko na czterech, już od dłuższego czasu. No i tutaj jak widzimy też niewiele zerglingi mogą. O, mina jeszcze nawet się znalazła. Medivac chyba z siege tankami w środku. Wyciąga go Solar, ale nie może go rozwalić. Podoba mi się to zrzucenie siege tanków i oj, proszę, i GG. Fajnie, jeszcze pomikrowali na sam koniec. No dobra, lepszy, lepszy. Tym razem Gumiho, trochę mu się trafiło z tymi roachami. Mapa też korzystna, ale przede wszystkim no, nie wypuścił tego prowadzenia, które miał na początku. Well played. Jeszcze jak chwyci, to nie puść. No i kolejna mapa. To będzie Mundens. Sir, Solar. Kolejna mapa, kolejne szanse. Przez chwilę łudziłem się, że może będą kolejne Proxy Raxy, ale to byłby ruch trochę taki kaskaderski. Terran, Gumiho. Teran musiałby wtedy pogodzić się z tą myślą, że może znowu straci mapę w taki trochę głupi sposób, no ale na tym polega podjęcie ryzyka, że czasami tak wygląda się po prostu słabo na scenie, jak nie wyjdzie. No, urwał tego Honora Gumiho. A Solar ponownie spawning pool. No, tak zaczął na poprzedniej mapie od tego spawning poola, to potem wyszedł roach push. Także myk hatchery. Cześć zerglingów, aż buduje Solar, to mi trochę tutaj, no, ciekawie się zapowiada. Ale że aż 6? Trochę dużo. Może będzie jeszcze faktycznie Roach Warren grany i Solar spróbuje to wygrać na 16 dronach. No nie, no bez przesady, chyba tak to nie będzie.
Ale może taki bardzo wczesny Roach Push w sumie, kto wie. Nie zdałem z tej strony Solara. Na razie bardzo ciężko powiedzieć, kto tutaj wygra. Oczywiście mapy na razie po prostu pierwsze decyzje są podejmowane. Solar bardziej agresywnie chce zacząć. Ale to chyba nie jest tak, że będzie takie strasznie złe dla Gumiho. Jest okej. Okay. Troszkę opóźnienie jest, no nie można powiedzieć, że nie. Coś tam jednak zrobił, no. Ale czy plan został tak w pełni osiągnięty, ja wiem. Takiego niesamowitego szału chyba też nie było. Po tym początku. Ale dość taki, bym powiedział, może niesensowny, ale w miarę spodziewany wynik to by było takie 3-1. O, Solar robi, Gumiho robi już starporta, więc nie będzie takiej szybkiej trzeciej bazy jak wcześniej. Będzie coś, może jakaś dwubazówka, kto wie. Solar wie, żeby teraz właśnie nie cudować, tak jak Gumiho na drugiej mapie. Nie ryzykować przesadnie, lepiej zagrać standard i żeby to nie było, żeby tu nie było zaraz piątej mapy. Na której, jak wiemy, wszystko się może wydarzyć. Może jakieś przypadkowe kliknięcie, potknięcie i do widzenia. Nadal Gumiho ma szansę. O, będzie Helion Drop chyba grany. To jest ciekawe. Gumiho zajmie też tę bardzo bezpieczną, schowaną w górnym lewym rogu bazę. Oni dostępu zergowie nie mają, no bo... Najpierw trzeba by się przebić przez bazę drugą. O, tutaj przejście, które już powoli zamyka Gumiho. Chyba faktycznie Helion Drop albo Marine Drop. Zobaczymy, jaka to będzie presja, ale presja będzie na pewno. Gumiho dodaje Fusion Core, czyli myśli o Battlecruiserach. No w sumie jak ten teren gra na zergów, to jednak chyba każdy by się spodziewał. Że mogą się Battlecruisery pojawić. W sumie no tak, aż dziwne, że dopiero na czwartej mapie widzimy Battlecruiser. Plan. Mogą mieć lubi Battlecruisery. To jest świetne w ogóle, żeby tak zaczepić. O kurcze. No. Jest potencjał na presję. Interesująco zaczyna się dziać na mapie Mundens, bo Solar teraz tak biega właśnie od bazy do bazy. Trochę taki skołowany. No może dobrze, jeżeli chodzi o ekonomię Solara, ale... Czy on się spodziewa, że może być Battlecruiser? No, Medivaca jeszcze rozwalił. No to jest całkiem znaczące. No właśnie, Solar nie ma pojęcia, że to może być Battlecruiser. Może jedynie się spodziewać, zakładać. A Gumiho atakując Medivakiem i Marinami, również Helionami, trochę jest taki właśnie... tajemniczy, bo zazwyczaj jak się gra Battlecruisera, to jednak w trochę innym wydaniu. No ale może Solar połączy kropki i będzie się tego Battlecruisera jednak spodziewać. A jak nie Battlecruisera, to spodziewa się Banshee, no bo robi wieżyczki, robi spory, nie jest bezbronny Solar. O, i teraz Overlord. To nawet zabawne, że doleci w momencie, jak już w sumie chyba będzie za późno, żeby zrobić jakąś dużo reakcji. No, dolatuje. Zobaczył te chlaba w ostatniej chwili, więc może spodziewa się, że to jest Battlecruiser już teraz. No teraz już na pewno wie. Słyszy te charakterystyczne cyknięcie. On nie wiedział, że to jest Battlecruiser, inaczej miałby ustawionego spora chyba. Ej, ale halo, Solar usłyszał czy nie usłyszał? Okej, chyba się już teraz spodziewa. Przekopuje spora. Królowe widać, że nieobecne. No, jedna królowa już złapana. O Boże, i tutaj w ogóle nie ma wieżyczki. Piękny atak Gumiho, bardzo dobry. Jak na razie robi co może. Dobre rozdzielenie królowych też Solara, bo faktycznie... No tak po 3, po 4 w dwóch miejscach i... A musiał się raczej wycofać ten Battlecruiser. A tutaj to nie wiem, czy królowe się za bardzo nie zapędziły poza biomasę, ale nawet nie chcę go... A jednak Gumiho tam poleciał na wymianę z tymi królówkami. Właśnie też tak powątpiewałem, czy
dobrze się zachowuje Solar. No, troszkę się zakręcił Zerg. Ale to na razie była tylko jedna królowa. No, ale też będą kolejne Battlecruisery, więc czasami jak się straci jedno, dwie za dużo, to już potem się to może mocno przełożyć na duży błąd. Oj, teraz ciekawy atak, bo jak rozwali królowę, no to potem już z górki może będzie. Na szczęście dla Solara Zerglingi zaraz będą miały ulepszenie. No nie wiem, czy Solar go nie zajedzie maso, bo Gumiho tutaj może faktycznie technicznie tak podchodzi, ale zaraz Battlecruiser będzie nieczynny. O wow, dobra, nie, jednak żyje. Zerglingi na pewno dokończą tanki, królowych chyba jest za dużo. No tak, tak, pamiętajmy, że dla królowych też to ulepszenie do pancerza działa. O, może Gumiho chciał się fajnie, mądrze ustawić Battlecruiserami tak, aby niszczyć szybko Zerglingi, żeby może jeszcze te tanki przeżyły, ale nie przeżyły. No i w sumie cała akcja, no, to nie była najlepsza. No i mamy też przejście w piechotę, ale robi z wody i zmiany interesujące Gumiho. Solar chyba chce wykorzystać moment i skontratakować. Nawet jestem zaskoczony, bo on nie robi ulepszeń, ja chyba powinien. Tylko chcę teraz docisnąć przeciwnika. No faktycznie, może zagrozić mu. Ale czy wygrać? Okej, jednak 2-2 zakolejkowane. Może to był po prostu taki błąd Solara. Za chwilę szybkość do Bane'ów. No i zobaczmy, czy jest potencjał, czy jest nadzieja na sensowne wejście. Nie wiem w sumie, czy bym tutaj walczył z perspektywy Solara, ale skoro Mariny nie mają Steampacka, skoro te Mariny... O Boże, jakie to przykro wolne wszystko jest. I oczywiście te świeże, dość świeże muły też zostały wymazane. Dobry, bardzo dobry atak Solara. Bo nie tylko właśnie rozwalił trochę ekonomię rywalowi, ale też potencjalny atak się po prostu nie odbędzie, bo Marinów nie ma. Wyparowały. No i zaczyna już chwytać powolutku tę czwartą mapę Solar. Teraz jedyne jego zmartwienie to te chyba Battlecruisery, bo reszta jest taka dość zwyczajna. Infestation Pit. No bo Hive'a też należy grać. Rano oczywiście w ulepszeniach nie jest tak bardzo do tyłu, ale że w ogóle jest trochę w plecy, to już jest słabe. No ale skoro wybrał Battlecruisery, to tak często wygląda, bo dużo gazu poszło właśnie na krążowniki. No ponad 1000, bo 3 Battlecruisery to 900, a jeszcze Fusion Core. No i się robi już ponad 1000 gazu. Są koruptory, czyli odpowiedź na Battlecruisery, których... No na razie Solar nie widzi, ale zaraz zobaczy biomasą. O, on rzucił... Ciekawe, rzucił... O, Yamato jeszcze, kurczę. No dobra, zaczyna się. Yamamoto. No i natychmiast powraca do swojej bazy przestraszony Gumiho. Solar zastanawia się pewnie, czy to już teraz atakujemy, czy czekamy, aż Taran wyjdzie na mapę. No to może być taka kampa od Gumiho. Mogą się tutaj lekko zasiedzieć. Do tej pory takie długie gry bez ogromnych problemów wygrywał Solar. A dzisiaj akurat jedna, ale ja pamiętam wiele takich meczów, gdzie ciężko pokonać dobrze rozwiniętego Solara. 92 drony. No to jest taka liczba, która trochę nam chyba pokazuje, że Solar nie będzie czekać na ruch przeciwnika tak bardzo, tylko samemu zamierza atakować. Teraz jest dobra chwila do ataku dla Zerga. Teraz, gdy kupuje właśnie czas Gumiho tymi medivacami. No bo Solar ma po prostu lepsze wzmocnienia do swoich jednostek. 2-2 kontra 1-1. Jak widzimy, przychodzi też w Adrenala oraz Ultralisk Cavern. Może zobaczymy trochę Ultralisków. Ciekawe, czy zamierza teraz zaatakować Solar. Nie, jednak po prostu się broni. Czyli wrzucił na luz. Zobaczył, dwa medivaki latają mi po bazach. Okej. Okej, niech będzie. No, Gumiho widzi, że... Bez sensu tutaj te wszystkie dropy, już nawet nie zrzucał Marinów, już dajmy sobie spokój. Teraz z drugiej strony zaatakował bardziej środkiem, ale tutaj też już obecny Solar. No Zerglingi są... Jak zwykle bardzo szybkie. Od prawej strony Battlecruisery wlatują. No tak w sumie zachował się rutynowo Gumiho i widać, że robi to lekką robotę. O ciekawe, Yamato w Hatcherkę i próbuje teraz rozwalić Hatchery z pomocą... zwykłego ataku Battlecruiserów. Wow, to się uda. Fajne. Fajne. Kurczę. Chwila czasu i haczerka rozwalona. Ale i te drony Solara też mają dużo różnych innych miejsc do pracy.
Nie muszą tutaj tak koniecznie się rozwijać. Jak widzimy, Solar stracił jedną bazę i wyrastają dwie kolejne. No ale jednak nie udało się zaatakować Zergowi. Tak mówiłem, że prawdopodobnie będzie atakować, ale nie atakuje. Nie było kiedy. Za dobrze kupował czas Gumiho dropami i battlecruiserami. Mamy za to przejście w Broodlordy. No ciężkie zadanie. Przełamać teraz tak na nowo Gumiho. Zrobił to oczywiście Solar, ale wtedy były inne okoliczności, kompozycje. 10 siege tanków ma Gumiho. 15-14 maruderów już teraz. 20 marinów, 3 battlecruisery. No i przede wszystkim ładne ustawienie na tym wzniesieniu. Po swojej stronie mapy. Okej, okay, trochę biega po SCV-kach, wyjaśnił tanka. No na razie lekko napoczął tę bazę Solar. Dużo nie rozwalił, ale ważne, że zatrzymał wydobycie w tej bazie, bo to nie jest tak, że Gumiho ma gigantyczny bank. Solar akurat sporo kasy ma. No i ciekawe, jak z tymi ultraliskami teraz będzie wbiegać, bo Gumiho już widziałem, że przechodzi w ghosty, czyli kontrę w sumie na prawie wszystko, co ma Zerg. Może nie na Bane'y. A i teraz od lewej strony battlecruisery przeszkadzają Solarowi. Chyba trochę wieżyczek po prostu zwyczajnych będzie musiał dorobić na to. Rozwalił hacze i do widzenia. Wchodzimy. O, troszkę jeszcze Bane'y się doturlały do SCV po lewej... Oj, są kolejne Bane'y! Jazda i do widzenia. No i Gumiho jeszcze chwilę temu był na 6 bazach, a teraz z powrotem na 4. I to nie jest tak, że ma dużo kasy, żeby odbudować się tak ekspresowo. Oczywiście, no też nie jest to wydobycie żadne, ale porównając do Solara, słabiutkie. O, tanki złożone. I jeszcze tutaj coś połapie Solar. Tak niby nic się nie działo przez te ostatnie 2-3 minuty, a jednak Solar wyprowadził tu atak, tu pocisnął, tam pocisnął. No kochany, przecież to są gołe tanki na zerglingi, no to i tych zerglingów to było tutaj z kilkadziesiąt. No miazga, o i koruptory jeszcze zeżarły battlecruisery, ale go technicznie ładnie rozwalił Solar, a myślałem, że nie będzie mieć takiego uderzenia, takiej siły, bo tak wiem, ma wiele dron, a jednak Solar pięknie to rozegrał. GG, well played. Solar wygrywa mecz 3-1. No, w miarę spodziewany zwycięzca. Wynik, powiedziałbym, że 3-1 też był bardzo prawdopodobny. Liczyłem, że zaskoczy jakoś Gumiho. Chociaż tak naprawdę to Solar się potknął, zaryzykował i wjechał w Gumiho. I pożałował tej decyzji. A w dłuższych grach dużo lepszy. GG. Za chwilę kolejne starcie, kolejne TVZ.